Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanał o tematyce zarabiania w internecie i nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak generalnie kupić właśnie akcje ekipy Freeza ponieważ dużo osób widziałem, że na różnych i grupach, i w komentarzach, i dużo osób z widzów do mnie pisało, jak to zrobić, więc uznałem, że zrobię taki filmik, żeby wszystkim to wytłumaczyć tak mniej więcej, więc to będą takie bardzo mocne podstawy. Tak więc zachęcam, aby obejrzeć ten materiał do końca, żebyście wszystko zrozumieli. Jeśli filmy tego typu Ci się spodobają, możesz zostawić subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi filmami, a jeśli chcesz przejść na wyższy poziom, ponieważ ja też jakby tutaj uczę na tym kanale o zarabieniu w internecie, to możesz dołączyć do kursu, w którym pokazuję bardzo bardzo dużą ilość sposobów właśnie jak zarabiać w internecie, więc jeśli chcecie to też wszystkie linki będą w opisie. No a tak więc już przejdziemy do konkretów i zaczynamy. Yy, tak więc jeśli chodzi o najnowszy filmik Friza, ponieważ tutaj jeśli ktoś z Was oglądał, to właśnie ekipa wchodzi na giełdę i tutaj dokładnie pokazali jak to wszystko wygląda i podali właśnie tą spółkę, ponieważ oni się przyłączyli do takiej spółki akcyjnej i teraz po prostu też dużo osób, które tutaj chciało kupić akcję Friza, myślało, że po wyszukiwaniu właśnie nazwą ekipy wyskoczy taka właśnie nazwa na giełdzie, ale tutaj tak samo Fritz wspominał, że żeby zainwestować w akcje ekipy należy znaleźć właśnie Beskidzkie biuro inwestycyjne. I teraz ten skrót to właśnie też jakby Fritz o tym wspominał, to jest BBA albo BBC. I tak to wygląda. Więc cała ta spółka znajduje się na giełdzie papierów wartościowych, a dokładnie na New Connectie. Więc jeśli teraz ja sobie przełączę tutaj na ten New Connect i wpiszę sobie BBA, to teraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Wpisujemy sobie BBA, i zaraz powinna nam wyskoczyć właśnie ta sama spółka, o którą nam tutaj dzisiaj chodziło. No jak widzicie tutaj aktualnie na ten moment ten kurs wynosi 14 zł i 40 groszy. No jeśli oglądacie ten filmik później, to może się okazać, że będzie on bardzo wysoki albo nie. No ale teraz przejdziemy sobie do konkretów. Tak więc jak kupić właśnie akcje Ekipy, ponieważ dużo osób pewnie, które tutaj teraz widzi ten filmik, chciałoby o tym wiedzieć. Więc żeby kupić w ogóle jakąś akcję na giełdzie, tutaj należy w ogóle mieć konto maklerskie i teraz niektórzy maklerzy no, którzy, jakby, tutaj oferują nam tak bardzo popularni, typu, nie wiem, XTB czy jacyś inni tacy, to niestety nie mają jakby możliwości handlowania na giełdzie New Connect. A dokładnie, jakby nie widać ich spółki, właśnie tej spółki Freeza, czyli tego BBA całego. Więc tutaj ja też, jakby poszukałem mniej więcej, na jakich maklerach tam można właśnie złożyć takie. No, prozycje, kupna, żeby po prostu zakupić tutaj taką spółkę, właśnie część akcji właśnie tej spółki ekipy. No i powiem wam, że najprostszym sposobem, żeby zakupić takie akcje, jest ogólnie e m w m banku. I powiem Wam, że jeśli Wy macie konto w mBanku, ja akurat nie mam, to właśnie tutaj możecie sobie od razu aktywować e-maklera i tam po prostu spółka, bezkickie biuro inwestycyjne od razu będzie tam właśnie tutaj w Waszym tym menu i tam bez problemu można sobie znaleźć to. Ale ja akurat nie mam konta w mBanku i też no ja mam dosyć dużo innych różnych kont bankowych i nie chciałem sobie specjalnie zakładać nowego, więc skorzystałem właśnie z innego maklera, który tutaj się nazywa BOSA. No i teraz ja też będę pokazywać nazywał na tej zasadzie jak tutaj kupić te akcje i jak widzicie ja tutaj akurat sobie już zakupiłem akcje ekipy i w tym momencie mam właśnie 8 tych akcji które teraz są warte mniej więcej 96 zł no i tutaj mam jeszcze kilka tam środków pieniężnych, dokładnie 80 zł, żebym też mógł pokazać teoretycznie, jak to wygląda. Wszystko i tak dalej, i tak dalej. No i powiem Wam, że teraz jeśli chcecie sobie założyć konto w mBanku, według mnie makler w mBanku jest takim, no, jednym z takich najprostszych rzeczy. No to też link do zarejestrowania się na mBanku znajdziecie w opisie. Ponieważ jeśli chodzi o maklera w mBanku, tutaj właśnie jest taka rzecz, że Wy musicie mieć konto na tym banku, całym w mBanku, żeby założyć sobie tego maklera. No a ja właśnie, tak jak już wcześniej powiedziałem, no nie chciałem sobie zakładać nowego konta bankowego i tutaj jeśli chciałbym sobie założyć właśnie maklera mBanku bez konta w banku, takiego zwykłego, no niestety jest to niemożliwe, dlatego jakby tutaj ten sposób inwestycji przez mBank jakby sobie odrzuciłem i teraz zależy, bo niektóre właśnie banki też, każdy bank generalnie ma swojego takiego maklera, więc jeśli chodzi o to, jeśli Wy macie jakieś tam konto w innym banku, możecie się dowiedzieć, czy właśnie u Was jest jakby ten makler związany z Giełdą New Connect, ale z tego co widziałem, to niektóre banki właśnie nie mają jakby możliwości inwestowania w tą ekipę całą, czyli po prostu w te akcje spółki ekipy. Więc tutaj też jakby warto mieć to na uwadze, jeśli chodzi o to, jeśli też jakby wy się dowiecie, czy w waszym banku właśnie można kupić akcje ekipy, to wtedy możecie o tym napisać w komentarzu, a ja to też wtedy w opisie tam podam jakąś listę takich właśnie banków, gdzie teoretycznie można kupić właśnie akcje ekipy, bo w niektórych akurat nie można. I tak samo jak mówiłem właśnie o tym takim bardzo popularnym maklerze, czyli XTB, tam właśnie nie można jakby zainwestować, więc tutaj akurat pokazuję dwie strony dwóch maklerów, gdzie właśnie można sobie to jakby tutaj zrobić, czyli po prostu można sobie zakupić. No i teraz właśnie ja sobie skorzystałem z tego bossa i to jest też taki właśnie polski Makler, jeśli chodzi o ich stronę, to też wam pokażę, jak to wygląda, też do nich znajdziecie link w opisie oczywiście. No i tutaj, jeśli właśnie chcecie sobie jakby dołączyć do tego maklera, to tutaj należy sobie otworzyć ten rachunek i tam wszystkie wnioski sobie wypełnić. No i potem będziemy mieli takie konto. Ja teraz jestem w tym panelu całym i pokażę, jak to wszystko wygląda. Tak więc teraz widzicie, że ja mam tutaj tą zakładkę portfel i teraz widzicie, że ja mam po prostu jeszcze te 80 zł na koncie, a żeby zakupić właśnie spółkę ekipy, po prostu musimy wejść w nasze zlecenia. I teraz, jak widzicie, tutaj są zlecenia ciągłe, dwukrotne, jakieś tam różne obligacje i tak dalej, ale nas interesuje właśnie New Connect. Czyli jedyne co teraz trzeba zrobić, to wchodzimy właśnie w ten New Connect i teraz sobie wybieramy typ jako akcję. I teraz tutaj, jeśli chodzi o ten cały papier, to tutaj musimy właśnie wpisać nasz skrót, czyli BB. I tutaj już nam wyskakuje BB Invest, czyli te beskickie biuro inwestycyjne, tak jak tutaj widzicie no i teraz jeśli przejdziemy sobie tutaj mamy tutaj możliwości kupna albo sprzedaży. Teraz jak widzicie ktoś chce sprzedać właśnie 300 akcji za 14 zł i 60 groszy. A ktoś na przykład wystawia sobie ofertę kupna i tutaj chce kupić za 14 zł i 40 groszy i tutaj jest ta liczba tych akcji, czyli jest ich 73 więc my w przypadku jeśli chcemy sobie tutaj zakupić tą akcję wybieramy sobie tutaj kupno i teraz możemy sobie wybrać naszą ilość i limit. I teraz tutaj jeśli chodzi o te skróty. Jeśli chcecie sobie kupić najszybciej akcję, jak tylko się da, to wybieracie sobie po cenie rynkowej, i wtedy po prostu też będziecie mieli tą akcję do kupienia tej osoby, która wystawia sobie tutaj ten limit sprzedaży. Tutaj są też inne takie różne możliwości, ale akurat tutaj po cenie rynkowej myślę, że jeśli ktoś chce najszybciej po prostu kupić tę akcję, no będzie miał najłatwiejszą sytuację wtedy, jeśli ktoś nie ogarnia jeszcze giełdy. Poza tym powiem Wam, że akurat tutaj giełda na tej bossa, na tej stronie bossa jest dosyć taka. Intuicyjna, przez to, że tutaj wszystko jest takie łatwe. W przypadku takich różnych nowych giełd, jest tam pełno takich wykresów i teoretycznie moglibyście się w tym gubić. A tutaj jest to akurat tak prosto zrobione. I teraz, jeśli chodzi o to, w ilości oczywiście wpisujemy ilość, ile chcemy tych akcji sobie zakupić. No i teraz, jeśli ja na przykład sobie bym wybrał tutaj 10 akcji, no to bym zakupił 10 akcji. Ale nie mam teraz tyle pieniędzy, ponieważ zobaczcie, jeśli ja sobie teraz, jest ta taka opcja do przeliczenia, więc jeśli ja sobie tutaj to przeliczę, będzie podane dokładnie, ile tutaj bym wydał, jeśli. Zakupiłbym sobie 10 tych akcji, i teraz widzicie, że ja mam tutaj aktualnie no, 8 akcji ekipy kupionych. No, i tutaj właśnie w tym przeliczeniu widzicie wartość transakcji przed prowizją. I teraz jest też dodatkowa prowizja 5 zł, więc razem jeśli byśmy chcieli na ten moment zakupić 10 akcji ekipy, no wychodziłoby to nam, że no zapłacilibyśmy 233 zł. I teraz ta prowizja jest teoretycznie coraz to mniejsza. W sensie tak procentowo jeśli kupimy sobie większą ilość akcji. Bo zobaczcie tutaj teoretycznie, jeśli ja bym sobie kupił na przykład 4 akcje to ja sobie to tak pokażę w przeliczeniu, to wychodzi właśnie, że ta prowizja nadal wynosi te 5 zł. Więc jak widzicie wydanie 90 zł i dodatkowo jako 5 zł prowizji jest teoretycznie dosyć dużą sumą. No i tak samo, jeśli bym po prostu kupował tylko jedną akcję, to tak samo ta prowizja będzie wynosiła 5 zł. A w przypadku, jeśli po prostu będziemy sobie kupowali większą ilość akcji, czyli po prostu na przykład ja bym chciał sobie teraz kupić no 100 akcji, to zobaczcie, że no ja wydaję no prawie te 2000 zł, a ta prowizja wynosi 8 zł, więc różnica między ceną, a prowizją jest bardzo duża, i wtedy tutaj też, jeśli chcielibyście sobie kupować jakieś akcje, to lepiej właśnie korzystać z takiej opcji, że po prostu kupujemy za jednym razem większą ilość akcji, dzięki temu też nie płacimy dużo razy prowizji, ponieważ jeśli ja bym sobie tak dokupował codziennie, na przykład 10 akcji, to codziennie bym musiał płacić te 5 zł na przykład, i wtedy, jeśli bym no, 10 razy to wykupił, to po prostu na prowizji bym stracił 50 zł. Dlatego tutaj też warto, jeśli ktoś chce zainwestować jakieś większe sumy, to może od razu właśnie sobie kupić większą ilość akcji, no i wtedy, jakby też ta prowizja będzie wynosiła te 8 zł, jeśli ja teraz bym sobie wpisał 8, zacznę no kolejny dodałbym 0 i bym chciał sobie tutaj akurat kupić 1000 akcji, to jak widzicie ta prowizja też trochę urosła, no ale w przeliczeniu 86 zł, a 22 000, no to to jest no, duża różnica, bardzo duża różnica, więc no tutaj też moim celem będzie właśnie tutaj zakupienie y, minimum 1000 akcji i sobie zostawić na rok, na kilka miesięcy, zobaczymy jak to będzie i po prostu to otrzymać, jakby o tym zapomnieć, więc taki jest mój cel ogólnie, ale jak widzicie teraz bardzo mocno. No, mimo wszystko podskoczyła ta cena, bo gdy tutaj wczoraj się zamknął ten rynek, to ta cena akcji wynosiła mniej więcej 12 zł, a tutaj, jeśli oni otworzyli ten rynek już o 9, to zobaczcie, że to tak mega podskoczyło do prawie 14 zł i 30 groszy. Więc ja teraz się wstrzymuję jeszcze przy takim kupnie takiej większej ilości akcji, ponieważ będę czekał, jeśli jeszcze spadnie, to właśnie sobie tutaj dokupię, ponieważ, jak widzicie, teraz tutaj osoba, która sprzedaje akcję, no to wystawiła ofertę jakby sprzedaży za 14 zł i 60 groszy i tutaj ma do sprzedaży 600 akcji i tutaj jest też ktoś, kto chce kupić te 300 akcji za 14,50 groszy. Więc aby kupić teraz akcję, jeszcze tak do końca Wam pokażę jak to wygląda, tutaj musicie sobie właśnie wybrać tą spółkę, więc wybieramy sobie beskickie Biuro Inwestycyjne, tutaj dajemy kupno, teraz dajemy dowolną ilość tutaj akcji i możemy to zrobić po cenie rękowej, chyba że po prostu chcemy wystawić swoją własną ofertę po prostu kupna po jakiejś tam tańszej cenie, to tutaj też są opcje zaawansowane i wtedy w tym momencie też musimy sobie tutaj dać limit tej akcji, więc ja na przykład też bym chciał sobie kupić za 14,50 no tutaj tylko nie wpisało mi się przecinka i tutaj też po przeliczeniu wychodzi właśnie, że zapłacimy teoretycznie mniej, no to w tym momencie musicie sobie zmienić ten skrót z tego PCR, czyli po cenie rynkowej na PEG, no i tutaj właśnie zlecenia PEG to są tutaj zlecenia z limitem tej ceny no i wtedy jeśli chodzi o to, jeśli ta cena akcji będzie spadała, to też możemy sobie zaznaczyć, że chcielibyśmy kupić właśnie no, tą akcję na przykład za mniejsze sumy, czyli na przykład jeśli byłoby to warte 14,30, to logiczne, że zapłacimy troszeczkę mniej, bo to się jakby nam troszeczkę będzie tutaj spadało. No więc jeśli ja bym sobie chciał kupić no, tę akcję po niższej cenie, to po prostu musiałbym tutaj wpisać te 14 ,50 zł i groszy. No i wtedy też jakbym no, jestem dołączony do tej puli osób, które chcą kupić po tej cenie, a jeśli chciałbym sobie tutaj od razu kupić za te 14 zł i 60 to wybieram sobie po tej cenie rynkowej, wtedy wybieram sobie ilość tych akcji, które chciałbym kupić na ten moment. No i dzięki temu bym sobie tutaj zakupił. Ja teraz na ten moment, jeśli mam te 80 zł, to zobaczymy, ile akcji jestem w stanie kupić. Myślę, że 3 albo 4 maksymalnie. No Z tą prowizją to jeszcze widzicie, że mogę na ten moment kupić jedynie właśnie te trzy akcje bo też ta prowizja troszeczkę nam zeżra tych pieniędzy. No i ja na ten moment po prostu nie będę też kupował tych akcji, ponieważ tutaj, jak widzicie, no mam małą sumę pieniędzy i w tym wypadku po prostu bym musiał zapłacić kolejne 5 zł, a już przedtem właśnie sobie kupiłem 8 akcji, dla przykładu, więc też jakby mam je wszystkie na tym koncie. No ale teraz, jeśli chodzi o to, tutaj mamy też to przeliczenie, więc tyle po prostu zapłacimy i gdy my złożymy zlecenie po cenie rynkowej, to za jakiś czas, właśnie dosłownie po chwili, będziemy mieli te 3 akcje właśnie na naszym koncie, więc jeśli teraz ja sobie wejdę w ten portfel, to widzicie, że ja już tutaj właśnie zakupiłem te 8 tych akcji tutaj tego beskidzkiego biura inwestycyjnego i to mniej więcej tak wygląda. Tak więc jak już tutaj wcześniej wspominałem, moim celem będzie powoli dokupować te różne akcje. I w tym momencie właśnie chciałbym uzbierać ich aż 1000 i przez jakiś czas sobie zostawię właśnie te akcje i zobaczymy, czy one urosną, czy też pójdą w dół, bo to też teoretycznie nigdy nie wiadomo. No, ale tak właśnie chciałem pokazać wam, jak to mniej więcej wygląda tutaj kupno tych akcji u maklerów, więc jeśli chodzi o to, jak ja tutaj pokazywałem, to pokazywałem to właśnie na tej stronie BOSa, a jeśli chcecie po prostu skorzystać właśnie z waszego banku, czy z waszego maklera w banku, to też należy się dowiedzieć właśnie, czy wasz bank posiada właśnie tutaj możliwość handlowania na tej giełdzie New Connect, gdzie tutaj się właśnie znajduje ta cała spółka ekipy. No i powiem Wam, że jeśli chodzi o taki sprawdzony bank, to jak na razie właśnie tutaj możecie to zrobić właśnie w mBanku. Jeśli macie konto w mBanku, to od razu po prostu możecie sobie aktywować mAclera i też tam będzie właśnie ta cała spółka ekipy. No a jeśli nie macie tam konta, to też możecie sobie założyć właśnie tam konto. Też link do zarejestrowania się właśnie w mBanku znajdziecie w opisie. I też po prostu wystarczy założyć swoje własne konto bankowe. Potem po prostu aktywujecie Waszego mAclera. No i to teoretycznie ten sposób właśnie zakładania tutaj konta w M banku i aktywowania E-Maklera jest prostszy niż tutaj, właśnie robienie tego oddzielnie. Ja tutaj, akurat, właśnie zrobiłem to sobie na tej stronie BOSA, ale przez to, że też nie potrzebuję kolejnego konta bankowego i tutaj też jest więcej możliwości na tej stronie, więc też możemy z tego maklera skorzystać. No i też, jak widzicie, to wszystko jest tutaj prosto i przejrzyście zrobione, że też można sobie tutaj zakupić te akcje bez problemu. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Przypominam także o dołączeniu do kursu na temat zarabiania w internecie. Specjalnie dla widzów jest przygotowana do niego promocja. No i ja już się z wami żegnam. Zachęcam także do zostawienia subskrypcji na tym kanale, jeśli jesteś tutaj nowi. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć.